Witam wszystkich ludzi. Co im się w życiu nie nudzi ta 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 co nie znaczy tak i nie dziś tego dnia. Pewnie. Tego co go oglądacie. Film. O tym jak najlepiej wypłacić pieniądze z rynku Steam. Otóż często jest takie pytanie, co zrobić, jak wypłacić pieniądze, żeby one nie straciły wartości, co zrobić, żeby te pieniądze w jakiś sposób zostały, co zrobić z tym wszystkim. I Standardowymi sposoby są skin cashery, które podbierają jakieś tam 40% od wartości albo nawet i 60%. Sprzedawanie na Allegro, które czasami niektórzy mówili, że jest, że ludzie skamują, co chyba jest nieprawdą, bo przez Allegro chyba jest jedna z najlepszych i najbezpieczniejszych form transakcji. Ale też trzeba coś wystawić taniej. Są inne formy, które gdzieś są niesprawdzone. I trochę wydaje mi się, że Valve, świadomie bądźmy mniej, zrobiło coś, co pozwala jednogłośnie. Tak się nie mówi. Po prostu jedno... Skończ. Let's Shops. To nawet nie jest sponsorowane. Jakby mi zapłacili, to by było dopiero. Nikt, nikt mi nie płaci. Weźcie wy mi zapłacie. Otworzy kiedyś Patrona. Będzie tam płacić pieniądze. Ja będę inwestował i przepierdalał. Nieważne, to nie jest istotne. Y, Valve chyba świadomie bądź mniej zrobiło w końcu formę, dzięki której można autentycznie wypłacić pieniądze ze Steam'a. I to, co jest w tym wszystkim ciekawe, to to, że za pomocą towaru, na którego jest w rzeczywistości popyt, to się nie jest to sztuczne wypłacanie, takie jak z Kinami czy czymś innym, na co popyt jest iluzoryczny, co czymś, co w rzeczywistości daje nam realną zabawę, frajdę, czy posiadanie czegoś, co jest faktyczne. I jest to VR, który można kupić na Steamie. Jak widzicie, można po prostu kupić VR. Proszę bardzo. VR kosztuje 2000 zł, ale można go kupić w innych formach i tam dalej te ceny są wyższe i wyższe, jak widzicie. Co sprawia, że od pewnej kwoty da się po prostu wypłacić realnie pieniądze ze Steam'a W taki oto, spo w taki oto sposób, po prostu kupując gogle do rzeczywistości wirtualnej Jaki jest w tym atut? Taki, że po prostu można te gogle homikować I wystawić je później za jakąś cenę Która będzie blisko tej Steam'owej Ponieważ takie przedmioty, nie, tak jakby one mają realną swoją cenę w odniesieniu do konkretnych danych, jakie sobą prezentują. Jeżeli będą miały dobre specyfikacje, a ja spodziewam się, że mają, nie wiem, nie mam pojęcia jakie są w tym momencie yy, specyfikacje tego czegoś. W sensie można to... Przeczytać, ale ja, ja się tym nie znam, autentycznie nie mam pojęcia, czy jest to sprzęt z górnej półki, czy lepszy, czy jaki, czy gorszy, nie mam pojęcia, zielonego, ale widzę po prostu, że w zależności od pewnych danych, jakie będą sobą prezentowały, reprezentowały te okulary, taka będzie ich cena rynkowa, która yy, w pewnym sensie yy, w ogóle odbiega od tej Steamowej. Przez, przez to, że nie każdy chce kupować wszystko na Steamie. Nie każdy będzie chciał robić konto, aby na, na Steamie po prostu yy, kupować sobie okulary i doładowywać tu 10 tysięcy razy swoje pieniądze po 200 zł. Tylko ktoś wchodzi sobie na Allegro, patrzy, okulary VR, sprawdza jakie, kupuje je. Takich ludzi jest dużo więcej niż tych, którzy sprawdzają wszystko na Steamie, co ogólnie powoduje, że Steam rozszerzył możliwość wypłacania pieniędzy nie. Jedy, jedynie. <laughs> rozszerzył możliwość wypłacania pieniędzy na większą społeczność, niż tylko społeczność zajmująca się produktami, jakie oni produkują w grach wi wirtualnie. Co sprawia, że mamy w końcu w końcu mamy pierwszy sposób kapitalizacji środków steamowych na produkty realne. I mam nadzieję, że, że wyjdą dalej rzeczy, że będzie konsola od Steama, że będą głośniki od Steama, że będą słuchawki, że będzie klawiatura. I chciałbym bardzo, żeby te wszystkie rzeczy były kolekcjonerskie. Um, a jeżeli byłyby dostępne cały czas na Steamie, to i tak sprawiałoby, że miałyby realny odnośnik do swojej ceny, przez co zakup tego i sprzedaż za jakąkolwiek niższą cenę bądź za cenę zakupu jej na Steamie byłby. Dalej mega, mega dobrą opcją. Ponieważ tutaj kupujemy rzecz nie dla, jakby to powiedzieć. Prestiżu, jaki się za tym niesie. Chociaż możliwe, że też. Tylko dlatego, bo jest to realna rzecz, która działa i realna rzecz, której możemy używać. Także. Wydaje mi się w pewnym sensie, że mamy, jakby to powiedzieć. W końcu. Taki punkt przełomowy, wiem, że on już jest długo, ale dopiero teraz o tym pomyślałem, a wydaje mi się, że jest to mega ciekawy w ogóle pomysł na to, żeby coś z tym zrobić. Jest to rzecz, która na 100% przyniesie, już przynosi, wiadomo, już przynosi na dużą skalę, ale będzie w stale przynosiła jak najwięcej środków na Steamowe podwórko, bo będą osoby, które będą doładowywały konto na Steamie po to, aby ten zestaw kupić. Jak widzicie, towar jest wyprzedany, także jest na niego popyt. I co? Ja jestem szczerze, po tych wszystkich przemyśleniach bardzo miło zaskoczony w ogóle. Już jest dwa lata. Ale to, to dalej to i tak nic nie zmienia. To, to i tak dalej tylko prowadzi do tego, że po prostu ten produkt będzie lepszy. Jak widać jest na niego popyt, jak widać jest na niego jakby jakieś zapotrzebowanie możemy dalej je kreować, możemy z tego korzystać, i rynek z team tylko i wyłącznie na tym korzysta, a my. Jako konsumenci tego rynku i osoby, które na nim inwestują i się bogacą, mamy jasny sposób, w końcu odwalwa odblokowujący to, żeby kupić dobre, realne za nasze rzeczy ze skrzynek i innych takich. Więc ja się mega cieszę. Także to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie.